Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Moi drodzy, doczekaliśmy się. W studiu nasz gość Mateusz Łagoda, prezes Polish Association w Aberdeen. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Litka. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. I teraz się słyszymy? Mam nadzieję, ja słyszę ok. No ja też, super, wspaniale. Dobrze Mateuszu, na sam początek może powiedz mi, czy trudno było tu dotrzeć do studia? Przetestowałem, także dał radę. Ale dobrze, nie dotarłem do innej placówki waszego starego studia. Zawsze jest dobrze się kontaktować i jednak prawda. Upewnić, gdzie teraz jesteśmy. Tak, tymczasowo jesteśmy tutaj na Ashgrove. Być może za rok przeniesiemy się do starej placówki na Uceń. Mateuszu, skąd taki pomysł, żeby zrobić taki duży event, właściwie serię eventów z okazji stulecia niepodległości Polski? No to właśnie czasami jestem trochę przypadku i trochę chyba przeznaczenia, bo po festiwalu w styczniu szukałem właśnie planu jakiegoś na takie ciekawe eventy związane z odzyskaniem niepodległości, żeby to było zarazem bardzo ciekawe i też przystępne dla Szkotów, żeby to było takie polsko-szkockie, coś na co mogą też pójść Szkoci. Także pomysły same się wysypały z rękawa i ponieważ to jest taka wielka okoliczność, także stwierdziłem, że warto je wszystkie zrobić w jakiś jeden program. Także na przykład Patrycję Zając, reżyserkę i założycielkę Lustra Scene Mirror of the Stage, poznałem podczas sztuki z panią Teresą Stępień-Nowicką, Elizabeth Watson, The Silent Unseen, także stąd był ten kontakt i zauważyłem, że lustro bardzo fajnie działa i wystawia polskie sztuki w różnych miejscowościach w Anglii, Szkocji, także pomyślałem, że to fajnie będzie to zrobić. No i fantastyczne kontakty, to już właśnie z festiwalu wcześniejszego, pan profesor Tomasz Orłow czy dr Wojciech Golec, którzy też pomogli w organizacji i będą występowali podczas pozostałych eventów również, także pan dr Sławek Łaniecki z Uniwersytetu Kazimierza Łonieckiego podsunął mi świetnego profesora Zdzisława Biegańskiego, specjalistę od historii wczesnego XX wieku i powstania wielkopolskiego, także niespodziewanie ten program stał się większy niż wcześniej oczekiwałem. Już 1 listopada pierwszy event, spektakl Teatru Polskiego w Bielsku Białej pod tytułem Bogu i Ojczyźnie, przygotowany we współpracy ze znakomitymi muzykami bielskiej sceny muzycznej. Już tutaj padło jedno nazwisko. Tak, padło nazwisko pana doktora Wojciecha Golca, który był u nas w Aberdeen razem z muzykami Uniwersytetu Śląskiego podczas wcześniejszego festiwalu. Także fajnie, że przypomniał sobie o nas i dzięki niemu wystąpią aktorzy z Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Pani Marta Gzowska-Sawicka, wokalistka, pan Rafał Sawicki, który będzie recytował, oraz właśnie muzycy bielscy wspomniani, pan Krzysztof Maciejowski będzie grał na skrzypcach, pan Eugeniusz Kubat na kontrabasie i oczywiście pan dr Wojciech Golec, dzięki któremu właśnie udało się zorganizować Bogu i Ojczyźnie w Aberdeen. Scenariusz tego eventu zapowiada się ciekawie, ponieważ składają się na niego pisma i przemówienia Jana Pawła II, Ignacego Jana Paderewskiego i Adama Mickiewicza i także księdza Piotra Skargi. Także to jest bardzo fajne, że są takie programy, bo właśnie chciałem pokazać tych wielkich Polaków Szkotom czy też Polonii, także będzie świetna okazja. Przy okazji występów w Aberdeen będą też 4 prawykonania różnych utworów: Independent Poland, Vinnie Creator, Ziemia the Earth i Tęskno mi, także bardzo się cieszymy, że ten spektakl również zagości do Aberdeen, także właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo taki adekwatny do święta i poświęcony tym wielkim Polakom jak Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid czy Paderewski, a zarazem ksiądz Piotr Skarga, Jan Paweł II, także fajnie się złożyło. Gdzie odbędzie się ten koncert? Pierwszy koncert 1 listopada odbędzie się w St. John's Church, dokładna ulica to jest 16 Crown Terrace. Także w samym centrum miasta o godzinie 7 wieczorem odbędzie się Bogu i Ojczyźnie w St. John's Church. I ten sam spektakl odbędzie się również 4 listopada. Tak, po mszy świętej w St. Mary's Cathedral około godziny 4 odbędzie się ten sam spektakl, może w troszeczkę krótszej wersji w St. Mary's Cathedral, także tym osobom, które nie mogą wybrać się na przykład 1 listopada, polecamy gorąco 4 listopada, żeby zobaczyć aktorów i muzyków z Bielska. Kolejny event już 2 listopada. Właśnie zawsze cieszyłem się, żeby zrobić taki link polsko-szkocki i tutaj mamy świetny zespół Cayley Dance Macabre, który gra i zarówno szkockie Cayley, szkockie tańce, ale także polskie tańce. Mam nadzieję, że nasi goście też może wystąpią. Będzie też okazja do spróbowania polskiego i szkockiego tradycyjnego jedzenia. Będzie bigos, pierogi, barszcz z krokietami, będą polskie kanapki, będzie haggis, nips and tatties. Okazja do zabawy, zarazem posłuchania świetnej muzyki i zobaczenia czegoś bardziej szkockiego, ale zarazem też będą polskie akcenty i nasi polscy goście.
goście. Wydaje mi się, że Dance Macabre na dobre zaprzyjaźnił się z Polakami. Po raz pierwszy miałam okazję jej usłyszeć na polsko-szkockim mini-festiwalu bodajże 6 lat temu, 6,5 lat temu. Tak, prawda. Prawda, tak. Dance Macabre występuje w wielu krajach Europy, w Polsce również, także na ich płycie też można usłyszeć nawet Sokoły, także... Mhm, Hej Sokoły, tak, tak. Pamiętam. To jest taki sztanterowy tak. chyba utwór. I to będzie gdzie? W klubie Exodus? To będzie się w klubie Exodus, także od godziny 7. Bilety normalne 10 funtów, ulgowe studenckie 6 funtów. W cenie biletów jest darmowy poczęstunek, jedzenie, które będziemy serwowali. I 3 listopada recital fortepianowy oraz organowy profesora Tomasza Orłowa z Uniwersytetu Śląskiego. Już mieliśmy przyjemność też usłyszeć profesora. Tak, także będzie tam część fortepianowa i organowa, także będzie muzyka Chopina w tej części fortepianowej. A dokładnie które utwory? Zaraz sprawdzę. Tak pytam z ciekawości, bo lubię Chopina. Tak, ja właśnie zaraz sprawdzę, żeby być... Także już mam repertuar, który będzie wykonany. W pierwszej części organowej profesor Tomasz Orłow wykona Symphonic Suite on Polish Motives, także też będzie prapremiera, motywy polskie, molto lento, pizzicato, cantilente, polifonico, pastorale, toccata. W części drugiej, fortepianowej, profesor Tomasz Orłow przygotuje inspiracje chopinowskie. 2 ballady, to też będzie prapremiera. Ten event jest ze wstępem wolnym i Sanerius Cathedral to takie tradycyjne miejsce, gdzie odbywają się lunchtime koncert w soboty, także wierzę, że właśnie w tym miejscu dużo ludzi, którzy chodzi słuchać muzyki klasycznej, posłucha profesora Orłowa, także byłem również zachwycony, że organizatorzy tak chętnie zgodzili się, żeby ten koncert pomóc organizować. Również to miejsce jest takie dosyć dostępne, to jest w centrum miasta, w porze lunchu. Tak, także bardzo łatwo dotrzeć, to jest na King Street, kawałeczek od Union Street, także każdy może tam bardzo łatwo dotrzeć. Mm-hmm. I tego samego dnia mamy serię kolejnych eventów w Aberdeen Arts Center. Od godziny 16 będzie można posłuchać przemówienia historyka profesora Zdzisława Biegańskiego. Tak, bardzo, bardzo dużo eventów. To nasze główną osią tego wieczoru będzie oczywiście Lily's A Tale Between Worlds. Aczkolwiek przed przedstawieniem teatralnym Lustra Sceny zorganizowaliśmy kilka mini-eventów, także w galerii Aberdeen Art Center o godzinie 4 będzie można obejrzeć wystawę Kobiety Niepodległości, która do nas przyjedzie i po 12 listopada ona będzie gościć przez jakiś czas w Miejskiej Bibliotece. Mhm. Profesor Zdzisław Biegański wygłosi krótki referat o jednej z Kobiet Niepodległości. Nie wiem jeszcze dokładnie o której. Będzie też recepcja, także jakieś napoje i wine reception w galerii. Od godziny 5 będzie spotkanie z autorką, panią dr Helen Lynch z University of Aberdeen, która opowie o swoich książkach Elephant and the Polish Question and Tea for the Rainbow, gdzie są bardzo silne polskie akcenty. Pani doktor mieszkała i wykładała anglistykę w Łodzi, Toruniu i Gdańsku. Zarazem też gra w Dance Macabre i wykłada tutaj na Uniwersytecie kreatywne pisanie, anglistykę. Także będzie bardzo ciekawie posłuchać o tych jej związkach z Polską i różnych ciekawych rzeczach. Bardzo adekwatny do wydarzenia wykład odbędzie się o godzinie 6 też w Conference Room Aberdeen Art Center. Tam pani doktor Elvira Grossman z Glasgow opowie Adamie Mickiewiczu. Tytuł wykładu Power of Invisible, Adam Mickiewicz and his Poetic World. Także wszyscy Szkoci, którzy nie wiedzą nic o Mickiewiczu lub Polacy, którzy chcą sobie przypomnieć, kim był nasz wieszcz, będą mieli okazję posłuchać od eksperta. I po tym przemówieniu nasza część główna od godziny 7 w głównym audytorium Aberdeen Art Center odbędzie się sztuka Lilies A Tale Between Worlds w wykonaniu Lustra Sceny z Edynburga. Także to sztuka, która jest bazowana na popularnej balladzie Adama Mickiewicza, historia morderstwa, gdzie zabójczyni sadzi tytułowe lilie na grobie ofiary i później dzieją się różne magiczne rzeczy i ta sprawiedliwość jest wymierzana zza grobu. Także bardzo się cieszę, że właśnie ta adaptacja polskiej literatury na scenie teatru Aberdeen Art Center się odbędzie. Także bardzo fajnie, że jest ktoś taki jak Lustro Sceny, Patrycja i Mikołaj Zając, którzy są założycielami. Patrycja prowadzi tą dwujęzyczną grupę teatralną. To niezależna grupa, która ma w swoim gronie aktorów profesjonalnych, jak również amatorów. I główną ideą tej grupy jest i założycieli kultywowanie polskiej kultury, języka wśród emigrantów, a także promowanie języka polskiego i kultury wśród Brytyjczyków. To ja może już teraz powiem, że Patrycja Zając, mam nadzieję, będzie gościła za tydzień w naszym studio.
i trochę więcej powie o swojej pracy. Dokładnie, także cieszę się, że coś takiego jest i warto to pokazać Fabryn. Także jestem bardzo ciekawy i z niecierpliwością czekam właśnie na tą sztukę. Także Lilię o godzinie 7:00 i po sztuce jeszcze można zostać w Aberdeen Art Center. W Cafe Barze wystąpią muzycy Melting Pot Collective, także będzie okazja porozmawiania z gośćmi i zostać trochę dłużej po wydarzeniu. Czy znasz może program tego, co wykonają muzycy Melting Pot Collective, czy to nie jest takie istotne? Wykonają, w zależności od składu, wykonają muzykę całego świata, aczkolwiek będzie dużo akcentów Robbie Burnsa, postaram się, żeby były Green Grow, The Rushes O, postaram się, żeby były Whistling Winds, czy Red Red Rose i różne inne szkockie klasyki, jak Wild Mountain Time, czy Loch Lomond, ale zarazem też będą, w zależności od jacy członkowie Melting Potu pojawią się tamtego dnia, akcenty muzyki z całego świata i różne ciekawe aranżacje muzyki z całego świata. Mhm. Na spektakl Lilies trzeba sobie jednak kupić bilety, prawda? Tak, bilety w jednej cenie standardowej 10 funtów, można je kupić w box office lub też przez link, który podajemy na naszej stronie internetowej oraz na stronie Aberdeen Art Center, także bilety już do kupienia teraz, także bardzo gorąco zapraszamy. Jeszcze tutaj będzie kilka eventów. Za chwilę do nich wrócimy, ale może teraz puszczę fragment tego spektaklu Bogu i Ojczyźnie, ponieważ właśnie ów fragment można znaleźć na YouTubie. Posłuchajmy. Ksiądz Piotr Skarga. Fragmenty kazań. Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon. Nie tylko domy i familie, ale i królestwa, i monarchie wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez przyczyny. Albo im odpuść, Panie, ten grzech, albo jeśli tego nie uczynisz, wybacz mnie z ksiąg twoich, w któreś napisał. Są drudzy, co mówią, co mnie po królestwie i Rzeczypospolitej, kiedy się ja mam źle, a tego nie mam, czego pragnę. To złodziejskie serce. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba unoszą z ziemi przez uszanowanie. Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. I to był fragment spektaklu Bogu i Ojczyźnie. Mam nadzieję, że się wam podobał i zachęcił was do tego, żeby jednak się wybrać. Będą dwie edycje. Pierwszy spektakl Bogu i Ojczyźnie odbędzie się w St. John's Church, czwartek, 1 listopada o godzinie 7:00. Drugi w St. Mary's Cathedral po mszy niedzielnej. Msza odbywa się o godzinie 3:00 PM, czyli odbędzie się około godziny 4:00 PM w St. Mary's Cathedral. Przed przerwą muzyczną mówiliśmy o spektaklu Lilies i teraz przechodzimy dalej. 4 listopada koncert fortepianowy i organowy profesora Tomasza Orlowa. Także bardzo zapraszamy na godzinę 3:00 PM po południu na koncert fortepianowy profesora Orlowa do Newton D. Phoenix Theatre. To jest na Billside w kierunku Peter Coulter. Także pan profesor wykona sonatę fortepianową na temat Feliksa Nowowiejskiego Prawykonanie. W części pierwszej Allegro Dramatico, część druga Andante Cantabile, część trzecia Toccata Vivace. W kolejnej części koncertu pan profesor wykona Fantazję Polską, to będzie prawykonanie tego utworu, Etiudę Polimetyczną, również prawykonanie i Fantazję i Fugę Fortebiegonową prawykonanie. Także specjalnie na te występy w Aberdeen materiał przygotowany
przez Tomasza Orłowa, także wszystkie osoby, które lubią muzykę klasyczną, bardzo zapraszamy, żeby zobaczyć tego wirtuoza organów, jak i również świetnego fortepianistę. Pan profesor również wystąpi tego samego wieczoru w King's College Chapel, to z kolei będzie koncert organowy o godzinie 8 p.m. po wieczornej mszy w King's College Chapel. Tam wykona program inspiracji bachowskich, polifonia i kontrapunkt. W pierwszej części to będzie Tomasz Orłow, jego własne wykonanie preludium i fuga na temat BMW 565. W drugiej części Tomasz Orłow, 3 preludia chorałowe na temat pieśni Bogu Rodzica, to będzie prawykonanie tego utworu. W trzeciej części Tomasz Orłow, Pascagilla de Mol, prawykonanie. I w ostatniej części Tomasz Orłow, suita polifoniczna na temat Bach, prawykonanie. Także specjalnie właśnie na przyjazd do Aberdeen pan profesor Tomasz Orłow przygotował materiał, także każdego bardzo gorąco zapraszamy na te koncerty, bo naprawdę warto. Nie tylko melomanów. Tak, oczywiście. A chociaż na przykład ten Bach to może zachęcić kogoś, kto lubi bardzo Bacha, barok, prawda? No pięknie, pan profesor również grał Chopina w stylu barokowym, także muzyki dawnej, także to jest genialny wirtuoz, który potrafi na każdy temat wymyślić coś bardzo inspirującego i zaadaptować jakieś tematy różne muzyczne, także świetna osoba i cieszymy się, że jakiś nowy materiał właśnie będzie. Mhm. Szkoda, że go tutaj nie ma w studio, chętnie bym sobie z nim porozmawiała właśnie na ten temat. Wydaje mi się, że chyba bardzo lubi barok. Jednak te stylizacje tak przypominają jednak tamtą epokę. Tego tak, stylizacja. Tak, ja właśnie na YouTubie znalazłem materiał, gdzie on gra na najdłuższych urodzinach Fryderyka Chopina i tam właśnie zagrał jakiś utwór, pamiętam, w stylu barokowym. Także przepięknie przerobił Chopina na muzykę dawną, także potrafi to na pewno. No dobrze. Także myślę, że to wystarczająco zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby się jednak wybrać na jeden z koncertów profesora Tomasza Orłowa. Naprawdę warto, bo to erudyta i wspaniały człowiek. Kocha tą muzykę, kocha style, świetnie to o tym również mówi, właśnie słuchając sobie wywiadu w Radiu Szmów w śniadaniu ze stycznia. Także gorąco zapraszamy, żeby posłuchać tego świetnego wirtuoza organów i fortepianu, ale zarazem też fantastycznego człowieka. Także właśnie szkoda, że profesor tylko będzie grał. Myślę, że na przyszłość jest to dobra idea, żeby też wygłosił jakiś wykład może. Z chęcią świetny pomysł, bo naprawdę można dużo się dowiedzieć i to jest fascynujące słuchanie nawet. 5 listopada już ostatni event, wykład profesora Zdzisława Biegańskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz profesor Karin Friedrich. Tak, czyli właśnie, dwa wykłady. Także chciałem przybliżyć tą historię bardziej Szkotom, bo wiadomo, że jest dużo nauczycieli historii, ludzi, którzy tą historię naprawdę dobrze znają wśród polskiej Polonii w Aberdeen, ale bardziej myślałem o także, żeby przybliżyć tą historię i rozbiorów. Nikt nie wie, czym były rozbiory Polski, pytając Szkotów, jak i również tą historię Polski XIX i XX wieku, a zarazem temat mi bardzo bliski, mojemu regionowi, czyli Powstanie Wielkopolskie. No właśnie, jestem ciekawa, czy każdy wie, kiedy było Powstanie Wielkopolskie. Tak, dokładnie, przyjazd. Ale nie tylko chodzi mi o tutaj tubylców, tylko o Polonię. No dokładnie, przyjazd Ignacego Paderewskiego do hotelu Bazar w Poznaniu, także też te nasze miejscowości pobliskie, takie jak Cynia czy też Nakło, odgrywały ważną rolę w trakcie powstania, także cieszę się, że jeden z najlepszych badaczy tej historii będzie w Aberdeen i opowie o tym, a zarazem też się cieszę, że pani profesor Karin Friedrich z Uniwersytetu w Aberdeen zgodziła się przyjąć zaproszenie i opowie bardziej o historii rozbiorów i tej wcześniejszej historii. To będzie bardzo dobre, zwłaszcza dla Szkotów, którzy nie wiedzą zbyt wielu historii polskiej, a zarazem mam nadzieję, że Polacy również znajdą to ciekawe, ten temat. Nie jestem pewien jeszcze, ale też myślimy o wyświetleniu jakiegoś filmu dokumentalnego o Powstaniu Wielkopolskim. Tak, myślę jeszcze o tym wykładzie profesor Karin Friedrich. Mhm. Bardzo mnie interesuje właśnie, w jaki sposób będzie to przedstawione. No właśnie, jestem też bardzo ciekawy, bo to historyk tutejszy z Uniwersytetu w Aberdeen, który studiuje historię Prus i tych terenów, które przechodziły z rąk do rąk, Polska, Prusy. Także jestem bardzo ciekawy, bo to historyk, który nie jest polskiego pochodzenia, jak on patrzy na tą historię Polski z perspektywy zachodniej. Także jestem bardzo też również ciekawy tego wykładu. No, może być interesująco. Tak. Może być interesująco. I ten event odbędzie się w Belmont Film House, tak? Tak, od godziny 6 Belmont Film House na dole w restauracji, także bardzo gorąco zapraszamy. Większość tych eventów to są eventy z wstępem wolnym. Lilie, bilety są już w sprzedaży, jest link 10 funtów, można też kupić w box office z Aberdeen Performing Arts. Z kolei bilety na
Polish Scottish Kaylee będą dostępne w dniu wydarzenia. Ale większość tych wydarzeń jest darmowa, także zapraszamy gorąco wszystkich razem z rodzinami. Tak, i z przyjaciółmi. Tak, oczywiście. Po 12 listopada będzie można jeszcze zobaczyć Kobiety Niepodległości, tak? Wystawę. Tak, właśnie chciałem podziękować pani Joy McGrimond, dzięki której zaangażowaniu udało się tą wystawę, która przybywa do nas dzięki pomocy konsulatu w Edynburgu, że zgodziła się wystawić ją od 12 listopada w Aberdeen Central Library. Także w głównej bibliotece miejskiej będzie wystawa o Kobietach Niepodległości. Także spory polski akcent na stulecie odzyskania niepodległości. Czy wiesz może, Kobiety Niepodległości, to tak brzmi bardzo, wiesz, tajemniczo. Tak, będzie Maria, które to będą kobiety? Na pewno będzie Maria Curie Skłodowska. I starałem się odnaleźć PDF właśnie z tą wystawą, ale nie mogłem znaleźć. Także również te osoby, te Polki, które właśnie jakoś przyczyniły się do odzyskania niepodległości z tamtego okresu. Emilia Plater może? Kto wie? Zobaczymy. To jest niespodzianka. Nie jestem pewien, bardzo przepraszam, nie mam jeszcze informacji, ale wystawa jest już w Aberdeen i niedługo ją rozstawimy, także wtedy może udzielę tak więcej informacji. Tak, to może jeszcze raz w skrócie. Pierwszy event 1 listopada. 1 listopada o godzinie 7 wieczorem w St. John's Church, Bogu i Ojczyźnie. 2 listopada godzina 7 PM w Exodusie nad barem Triple Kirk's Polish Scottish Kaylee's Dance Macabre. 3 listopada, sobota o godzinie 12, recital organowo-fortepianowy profesora Tomasza Orłowa w St. Andrew's Cathedral. Od godziny 4 PM po południu w sobotę, eventy okolicznościowe towarzyszące głównemu naszemu wydarzeniu Lily's The Tale Between Two Worlds w wykonaniu lustra sceny. Od 4 PM zapraszamy do galerii Aberdeen Art Center, później conference room na okolicznościowe wykłady. Nasz główny event tych okoliczności, czyli Lilię w wykonaniu lustra sceny Mirror of the Stage o godzinie 7 PM w Aberdeen Art Center, głównej sali teatralnej. Po sztuce wystąpi Melting Pot Collective. Niedziela to z kolei 2 koncerty profesora Orłowa, godzina 3 PM po południu, Newton D. Phoenix Theater, koncert fortepianowy. Z kolei po mszy świętej w St. Mary's Cathedral będzie można zobaczyć drugi występ aktorów z teatru w Bielsku i Bogu i Ojczyźnie. Z kolei o godzinie 8 PM w King's College Chapel na terenie Uniwersytetu of Aberdeen odbędzie się koncert organowy profesora Tomasza Orłowa. Ostatni event z cyklu odbędzie się w poniedziałek od godziny 6 PM. Belmont Film House, kino, sala restauracyjna na dole od godziny 6 PM. Wykłady profesora Zdzisława Biegańskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i pani profesor Karin Friedrich z University of Aberdeen. Ja myślę, że jest na tyle eventów, że każdy coś dla siebie wybierze. Zapraszamy, jeżeli ktoś nie może wybrać się na wszystkie. Bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału chociaż w części. Tak, ja również zachęcam. Kupujcie bilety, nie tylko. Bardzo ważne, kupujcie bilety, ale zarazem też są eventy z wstępem wolnym, także... Tak. Także warto, taka okazja nie zdarza się na co dzień, że mamy stulecie odzyskania niepodległości i chcemy się tym podzielić razem z tutejszą społecznością, która mieszka w Aberdeen, ze Szkotami i również z przedstawicielami innych kultur. Także zaproście swoich sąsiadów, znajomych, przyjaciół, wszystkich. Te eventy są dla waszych znajomych również. Także gorąco zapraszamy, polećcie nasze wydarzenia i przyjdźcie tłumnie. Tak, ja nie chciałam, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale jednak mamy wolność i mamy z czego się cieszyć, prawda? Oczywiście, to jest bardzo fantastycznie. Mamy też demokrację, także ludzie mogą decydować. Zarazem też mamy też swobodę przepływu ludzi. Możemy tutaj studiować tłumnie, możemy tutaj pracować, także cieszmy się tym. Mieszka tutaj wiele kultur w Aberdeen i cieszę się, że wszystkie społeczności tutaj bardzo gorąco się angażują w promowanie własnych kultur, w zachęcanie innych do przyjrzenia się ich własnej kulturze. Także to jest piękna idea i mi się wydaje, że właśnie powinniśmy się cieszyć z tych czasów, w których żyjemy, że mamy tą wolność i że możemy cieszyć się pracą, możemy się cieszyć integracją także z innymi kulturami i promować to, co piękne w naszej kulturze, pokazywać innym, a zarazem jest okazja do jakiejś wymiany doświadczeń i budowania tej więzi dobrej międzyludzkiej. Wspaniale, Mateuszu. I tym pięknym akcentem skończymy ten wywiad. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszedłeś do studia, że trafiłeś i grzał się w ogóle Trafiłem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To zawsze przyjemność. I głównym bohaterem, mam nadzieję, że będą te wydarzenia i świetni aktorzy, świetni muzycy i oni są tak naprawdę bohaterami tych wszystkich wydarzeń. I przyjdźcie dla nich,
Oni wykonują świetną pracę. Ja się cieszę, że zrobili tą przyjemność nam, że wystąpią w Aberdeen, także doceńmy to, cieszmy się tym i bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję. Godzina 8:50, moi drodzy, przypominam, że moim gościem dzisiaj był Mateusz Łagoda, prezes Poet Association w Aberdeen. Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.